Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem. Przybliżyć was do tego miejsca, gdzie rozpoczyna się historia o Jezusie. Bliżej miała pieśń. Kiedy czytamy w Ewangeliach o tym, jak narodził się Pan Jezus, za niedługo cały świat będzie o tym śpiewał. Na różny sposób ludzie będą obchodzić to. Przed laty dotknął mnie wiersz polskiego poety i muzyka Pawła Orkisza. Słucham tego wiersza od lat. Właściwie znam go na pamięć. Wiele razy zdarzało mi się odkrywać te słowa na nowo i myślę, że się z nimi utożsamicie. Powiedz, dlaczegoś taki mały i czemu leżysz tak ubogo? Myślisz, że sensu więcej znajdę, jeśli za Tobą pójdę drogą? Jezusie, dziś narodzony, smutne jest moje śpiewanie. Tyle już wziąłem od Ciebie i tyle wciąż brak mi, Panie. Rzucić za siebie nie umiem bagażu zbędnych zachcianek, z których układam życie, mój kolorowy składaniec. Więc chociaż mi w oczy wieje wiatr i chociaż mi drogę mgła zasnuwa, chciałbym przy żłóbku Twoim stać. Chciałbym się Tobie na coś przydać. Przypominają mi się słowa Ewangelii o mędrcach, którzy wyruszyli ze wschodu, aby stanąć przy
tym żłóbku. Pierwsza myśl, która dzisiaj do mnie doszła, wpatrywałem się dzisiaj w ten tekst kilka razy i właściwie chwilę przed nabożeństwem coś odkryłem. Już właściwie godzinę przed nabożeństwem dzisiejszym, czytając to słowo, nagle mnie jeszcze jedno olśniło, czego do tej pory nie widziałem. Tam jest napisane, że szli za gwiazdą do Betlejem, tak czy nie? Wiecie, pomyślałem sobie, przecież oni szli z Persji do Betlejem. Z Persji do Betlejem jest około 1500 kilometrów. 1500 kilometrów iść z wiarą, patrząc tylko na jakąś gwiazdę? Słuchajcie, każdy z nas wie, gwiazdy nie zawsze widać. Pomyślałem sobie, co było, kiedy byli już od domu na przykład 500 kilometrów, 1000 ciągle jeszcze było do Betlejem, około, zaokrąglamy, nie wiem dokładnie skąd szli i którą drogą. Przecież na pewno po drodze padał deszcz, na pewno była mgła, na pewno było trudno. I pomyślałem sobie o Twoim, moim, o naszym życiu, że czasami też jak mędrcy ze wschodu idziemy za czymś, co nam zaświeciło, zajaśniało w Bożym Słowie, za czymś, co uwierzyliśmy, za jakimś powołaniem, za jakimś Bożym wezwaniem, za jakimś Bożym głosem i nie zawsze pogoda ducha, nie zawsze pogoda na tym świecie, nie zawsze sytuacja jest taka, że wszystko jasno widać. Czasami człowiek się budzi nocą i zastanawia się, Boże, dokąd ja zmierzam? Im starszy, tym poważniejsze myśli przychodzą. Im większa odpowiedzialność, tym większy ciężar na barkach. I myślisz sobie, Panie, przez ostatnie parę dni tylko burza. Nie widać gwiazdy, czy na pewno mnie powołałeś? Przypomina mi się historia Johna Eliota, zamordowanego przez ludożerców nad brzegiem rzeki, wielkiego misjonarza, wielkiego Bożego człowieka. Pomyślałem sobie, kiedy go mordowali Indianie, kiedy ginął w męczarniach przebity dzidami, czy nie był w tym miejscu, kiedy się człowiek zastanawia, Boże, czy ta gwiazda to była prawda? Czy naprawdę Tyś mnie tu powołał? Czy to jest kres mojej wędrówki? Jeśli kiedyś mieliście okazję czytać, w Polsce wyszła książka o Johnie Eliocie W cieniu Wszechmogącego. Niesamowita opowieść jego żony. Okazało się, że on zginął męczeńską śmiercią za Ewangelię, ale to jego żona, to jego przyjaciele ponieśli ją dalej i zdobyli ich życie dla Jezusa. Przypomina mi się historia Bruce'a Olsona, opisana w jego wspomnieniach w książce pod tytułem Bruszko. Jednej z moich ulubionych, książkę, którą wymiąłem, przewiozłem w kieszeni, przeczytałem kilkanaście razy tą książkę, wioząc ją po całej Rosji, podróżując z moją żoną. Kiedy, nie mogąc znaleźć ludzi, do których go posłał Bóg, padł. Leżał w dżungli, na mokrych liściach, w gorączce. Wspominał swoje życie. Nagle poczuł, że pasożyt, robak, który w nim żył, zaczął wychodzić przez jego usta z braku wody. Z odwodnienia i z choroby znaleźli go kanibale, Indianie, do których szedł. Nawet go nie zabili, nawet go zjedli, bo już nie byłoby co zjeść nawet. Ale wyleczyli go, a on im dał Ewangelię. Pomyślałem sobie, kiedy tak leżał, czy właśnie wtedy to nie jest ten moment, kiedy gwiazda nie świeci, kiedy to, co Bóg nam powiedział, jest nieprawdziwe, czy wydaje się nieprawdziwe, kiedy szum wiatru, kiedy wicher, kiedy burza tak głośna jest w naszym życiu, że się zastanawiamy. Ja nie wierzę, ja naprawdę nie wierzę, że na tej sali siedzi ktokolwiek, od najmniejszych tutaj zaczynając, no może chyba tylko malutkie dzidziusie, ale od najmniejszych, którzy rozróżniają dobro i zło, do najstarszych, że każdy z was, wiem o tym, przeżywał taki moment, że zastanawiał się, czy Biblia mówi prawdę. Czy wybrałem dobrze? Czy droga, po której idę, jest właściwa? Może nawet nie powiedziałeś tego głośno, ale czasami w życiu jest burza. Wiecie, o czym mówię? Kto trochę przeżył, wie. Mędrcy szli. Gwiazdę nie zawsze było widać. Ewangelia Mateusza, 2:11 mówi: i wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego.
I upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o złocie, kadzidle i mirrze. Złoto. Kiedy mówimy złoto, widzimy ten żółty, lśniący metal. Kiedy powiem, co ze złota można zrobić, to pierwsza myśl to jest obrączka, łańcuszek. Kiedy mówimy złoto, może widzimy żółte sztabki, które oznaczają bogactwo. Złoto w Biblii. Prawie zawsze złoto w Biblii symbolizuje Chrystusa. Kiedy objawienie Jana mówi, że tam, gdzie Pan przygotował nam miejsce, ulice, będą ze złota, to w jakiś sposób chodzi właśnie o to, że ulice, że droga, po której tam pójdziemy, to jest zawsze na wieki wieków Syn Boży Jezus Chrystus. Ja nie wiem, z czego dokładnie tam będą ulice, ale wiem, że to złoto symbolizuje to, co zrobił dla nas Jezus i kim On dla nas jest. Złoto jest znakiem królewskiej godności, znakiem czegoś, co najcenniejsze, znakiem czegoś, za co można wiele. Złoto, które położyli przed Nim. Złoto, kadzidło i mirrę. Złoto, które położyli przed Nim, to jest dar dla króla. Królom daje się złoto. Chcę wam powiedzieć parę słów o złocie, którym jest wasze życie. O złocie, którym jesteście dla Boga. Jest taka stara pieśń, która mówi, Panie, Tyś cenniejszy jest od złota. Panie, Tyś od srebra droższy mi. Panie, Ty znaczysz więcej dla mnie niż drogocenne kamienie. Panie, jesteś moim złotem. Złoto ma jeszcze jedną ciekawą cechę, która bardzo duchowo wskazuje na nasze życie też, na naszą świętość. Złoto symbolizuje też świętość. Wiecie o tym, że złoto jest tym lepsze, im przez większy ogień przechodzi? Złoto oczyszcza się ogniem i tylko i wyłącznie ogniem. Tak jak nasze życie dla Chrystusa czasami musi przejść przez ogień. Czasami człowiek przechodzi przez takie rzeczy, że patrzymy w oczy naszych żon, naszych mężów, naszych dzieci i mówimy, nie mam siły. Mówimy, boję się. Ale kiedy potem wychodzisz z tego po drugiej stronie, jesteś kimś zupełnie innym. Jeżeli spotkacie kiedykolwiek człowieka, który potrafi współczuć, potrafi wybaczać, potrafi kochać, to prawie zawsze okaże się, że też wiele wycierpiał. Nigdy nie spotkacie kogoś rozpieszczonego, komu spełniają wszystkie zachcianki, kto potrafiłby współczuć, kochać i wybaczać. Złoto to ogień. Złoto to wypalenie. Kiedyś w czasie uwielbiania modliliśmy się i pamiętam, jak młodzieżowy zespół zaczął grać taką pieśń Stąp, ogniu, stąp. I oczyść serce mnie. Śpiewali, by Bóg wypławił ich jak złoto. Na chwilę zatrzymałem się. Spojrzałem wokół, spojrzałem na siebie. Wielu śpiewało. Zatrzymałem się i powiedziałem, Panie, czy ja w ogóle wiem, o co ja Cię proszę? Czy ja w ogóle zdaję sobie sprawę, czego od Ciebie chcę? Czy ja naprawdę, wznosząc ręce, chcę powiedzieć, żebyś mnie wypalił jak złoto w ogniu? Czy jestem gotowy nie złorzeczyć? Czy jestem gotowy nie utracić mojej wiary? Złoto oczyszcza się przez ogień. Jest tym cenniejsze, im więcej ognia przeszło. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Wiecie, z czym złoto jest bardzo podobne do Jezusa? Złota z niczym nie można zmieszać. Złota nie da się z niczym zmieszać. Jeśli z czymkolwiek zmieszacie złoto, to traci na wartości. Im więcej w nim mieszanki, tym mniej prawdziwe jest. Podobnie Jezusa. Jezusa nie można zmieszać z tym światem. Nie można służyć dwóm panom. Nie można iść dwoma drogami. Nie można służyć Jezusowi i Baalowi. Nie można służyć sobie i Jezusowi. Nie można nieść krzyża, a w tym samym czasie biegać za swoim. Nie można nieść krzyża
i złorzeczyć. Złoto z niczym się nie miesza. Przypomina mi się też historia. Historia, która miała miejsce w wielu krajach, w Polsce też. Dziś pozostały tylko nazwy miejscowości. Ale największe gorączki złota, słyszeliście kiedyś takie określenie, gorączka złota, miały miejsce w Kalifornii. Kiedy setki ludzi usłyszało, że gdzieś jest złoto i biegło tam. Była gorączka złota, ponieważ bieda, ponieważ kryzys, ponieważ życie było tak ciężkie, że gdy usłyszeli, że gdzieś jest złoto, to błąkali się, spali byle jak i byle gdzie, jedli byle co, żeby tylko to złoto zdobyć. Ktoś kiedyś powiedział, że człowiek całe zdrowie i młodość, czy kiedy jest młody, to całe zdrowie oddaje, by zdobyć złoto. A kiedy jest stary, to całe złoto oddaje, by zdobyć zdrowie. Puste jest nasze bieganie bez Jezusa. Kiedyby gorączki złota pokazały jedną rzecz, że złoto może całkowicie opętać, opanować ludzką duszę. I wiem, że jest tylko jeden rodzaj, kiedy moja dusza całkowicie należy do złota, który jest dobry w oczach Bożych, kiedy tym złotem jest Pan Jezus Chrystus. Amen. Kiedy Bóg widzi, że dla mnie Jezus jest tak cenny, że żadne sztabki ze złota, żaden samochód, żadna praca, stanowisko, racje nie są w stanie zabrać z mojego serca cenności, którą jest Jezus. Kiedy przychodzą trudne chwile, historycy mówią, że zawsze zanim wybuchnie wojna albo wielkie kryzysy, cena złota idzie w górę. Bo ze złotem ludzie czują się pewniej. Zanim wybuchnie kryzys, cena Jezusa pójdzie bardzo w górę. Biblia mówi, że przyjdą dni, ludzie się będą błąkać w poszukiwaniu słowa od Pana. Przyjdą dni, kiedy ludzie bardzo, bardzo będą żałować, że kiedy to słowo było dostępne, nie wzięli go. Chcę wam powiedzieć dzisiaj, człowiek, który spotkał Jezusa, jest szczęściarzem. Spotkać Jezusa to mieć to, co nie traci wartości. Pamiętam, znałem kiedyś pewnego starszego pastora, misjonarza, naszego przyjaciela, dużo, dużo od nas starszego. Zmarł w wieku prawie 90 lat, jakiś czas temu. I opowiadał historię, że w czasach, kiedy był kryzys w Ameryce, w 70-tych latach, kiedy ludzie stracili bardzo dużo pieniędzy z powodu tego kryzysu, który był tak zwanego irańskiego, czy jakoś tak. W każdym razie on opowiadał pewną historię, że wszedł rano do kościoła, do zboru, zrozpaczony milioner. Wiedział, gdzie znaleźć pastora rano. Wiedział, że pastor będzie na modlitwie rano. Wszedł do kaplicy i rozpłakał się. I mówi, straciłem tylko tej jednej nocy parę milionów. A nasz przyjaciel włożył rękę do kieszeni, spojrzał i mówi, a ja straciłem tej nocy $2.95. Gdzie jest skarb twój? Jeżeli tu, to będzie się wstrząsał. Mędrcy przynieśli im złoto. Złoto, które wiele mówi. Tam nie jest to napisane po to, żeby ładnie brzmiało. Tam jest to napisane w sensie praktycznym, ale też i w sensie proroczym. Złoto nie traci na wartości tak łatwo jak wszystkie inne. Zmierzali daleko. Pewnego dnia gwiazda zatrzymała się i rozpoczęła się ta niezwykła, cicha noc. Posłuchajcie pieśni. Thank you.
Wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, które symbolizuje co? Królewskość. Kadzidło, które symbolizuje kapłaństwo i modlitwę, i mirrę. Czym jest mirra? Proroczo, w proroczy sposób jest znakiem, jest zapowiedzią cierpienia i Golgoty. 2000 lat przed moim urodzeniem ktoś podarował mi z miłości prezent. 2000 lat przed tym, zanim się urodziłem, ktoś tak bardzo mnie ukochał, że poszedł za mnie na krzyż. Mirra w proroczy sposób oznaczała straszliwy ból, cierpienia i zranienie. Mirra nie kojarzy się ze zdrowiem. Mirra kojarzy się z chorobą, z raną, z bólem. Mirra to też człowieczeństwo. On był królem, on był kapłanem, ale on był też synem człowieczym, człowiekiem. To jest taka wonna żywica. Coś gęstszego niż olejek. Otrzymuje się to z balsamowca mirry. I jest taka ciekawostka, wiecie, że dawniej najbardziej ceniono mirrę wyciekającą naturalnie, w naturalny sposób, nie zrobioną przez nacięcia na krzewach czy z obcięcia gałązek, ale w naturalny sposób, kiedy drzewo same ją wydzielało. Jego życia nikt mu nie odebrał. On sam położył je za ciebie i za mnie. Nikt Jezusa nie zmusił do tego, żeby za mnie i za ciebie umarł, ale Jego miłość była tak wielka. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna. Do krzyża nie mogli Go zmusić Rzymianie. Choćby Cezar zebrał wszystkie legiony Rzymu, gdyby chciał aresztować Jezusa, gdyby Jezus tego nie chciał, to by go nie aresztowali. Herod miał zachciankę i chciał zobaczyć Jezusa. A Jezus odpowiedział na wezwanie Heroda, tego kukiełkowego króla. Kogoś, kto był tylko taką kukiełką, za sznurki pociągali Rzymianie. On mógł robić tylko to, co mu Rzym pozwolił. Fałszywy i obłudny człowiek. Jezus odpowiedział: powiedzcie temu lisowi, że do tej pory działam. I zapowiadał, że przyjdzie taki dzień, że Syn Człowieczy będzie cierpiał. I zapowiadał, że trzeciego dnia co? Zmartwychwstanie. I kiedy zapowiedział, to dokładnie 3 dni po tym, kiedy na krzyżu Golgoty wypełnił wolę Bożą, znaleziono kamień od grobu odwalony. I dokładnie 3 dni potem to się stało i nie mógł tego zmienić ani Cezar, ani Herod, ani legiony. On sam swoje życie dał i sam zwyciężył dla ciebie i dla mnie. Mirra
to człowieczeństwo. Mirra jest środkiem uzdrawiającym, leczącym rany. W proroczy sposób zapowiedziała największą biblijną prawdę. Jego ranami i sińcami jesteśmy uzdrowieni. Mirrę używano wtedy, kiedy jakaś rana się psuła. Zaczynało się w niej zakażenie. Wdzierała się ropa, przynosiła straszliwy smród, zły zapach. I wtedy, kiedy posmarowano mirrą, ona miała zdolność wyciągania tego zapalenia z tej rany. Takiego leczenia. Mirra wyciąga z rany. Pomyślałem sobie, Panie, chciałbym, aby Twoja obecność była dla mnie moim okładem, moim uzdrowieniem, moim lekarstwem. Wyciąg z moich ran, z mojego egoizmu, z mojego zranionego serca, z wszystkiego, co mógłbym mieć przeciwko ludziom. Wyciąg to wszystko. Nie chcę żadnego smrodu, żadnej zemsty, żadnej obłudy w moim życiu. Chcę być czysty dla Jezusa. Amen. Panie, oczyść moje serce, oczyść moje życie dla siebie. To jest to, z czym mi kojarzy się mirra. Mirra wyciąga to, co złe z rany. Może powinniśmy nasze zranienia, nasze bóle ofiarować Jezusowi. On jest królem, bo złożyli mu złoto. On jest kapłanem, bo tam było kadzidło, ale on jest też naszym uzdrowieniem i lekarzem, bo tam była mirra. Ale mirra jeszcze coś robiła, kiedy ktoś umarł. To człowiek, który umrze, bardzo szybko zaczyna po prostu bardzo źle. Cuchnie po prostu, źle pachnie. Śmierdzi. Ale jeśli zabezpieczyło się to mirrą, to znikał zapach śmierci. I pomyślałem sobie, kiedy Jezus przychodzi do naszego życia, kiedy ten, który jest naszym złotem, naszym kadzidłem, bo złotem jest w tym, że w nim mamy tą królewskość, kadzidłem w tym, że mamy to kapłaństwo, a mirrą tym, że znika z naszego życia zapach śmierci. Już dłużej moje słowa, moje czyny, moje myśli, moje motywy nie śmierdzą jak śmierć, ale pachną jak mirra, bo Jezus jest moim lekarzem, moim lekarstwem, moim okładem. On tym właśnie jest. Kiedyś to śmierdziałoby jak przegrane życie. Życie grzesznika jest smrodem śmierci, smrodem zemsty, smrodem egoizmu. Życie chrześcijanina może zapachnieć wonią Chrystusa. On nasze złoto, nasze kadzidło i nasza mirra. Dzisiaj mirra oznacza woń zwycięstwa w Chrystusie. Warto przed Nim to wszystko położyć. Posłuchajcie kolejnej pieśni i za chwilę będziemy się jeszcze modlić.
Słyszeliśmy o trzech darach i jakby kojarzymy, że były trzy dary. Złoto, kadzidło i mirra. Czytając uważnie, zobaczyłem jeszcze czwarty dar. Nie złożyli go mędrcy, chociaż byli jego częścią. Tym czwartym darem były serca prostych ludzi, którzy przyszli tam, aby oddać mu cześć. Byli tam pasterze, którzy paśli swoje trzody. Wiecie, my tak widzimy tych pasterzy trochę romantycznie. Myślimy, że to byli tacy bardzo pobożni ludzie. Wiecie, to byli ludzie, którymi gardzono w tamtym czasie. To byli też ludzie słynący z tego, że kradli, że byli złodziejami. Często z powodu biedy kradli owce i wmawiali potem właścicielowi, że zjadło ją coś, że zginęła. Nie byli poważani, nie pachnieli zbyt dobrze i tak dalej. Ale ten czwarty dar, którym widzę, było ich proste serce, które tamtego dnia przyszło pokłonić się Bogu. Tym darem może być dzisiaj twoje serce, które ciągle pragnie Boga, które pragnie Mu służyć. Złoto było darem królewskości. Kadzidło było wyrazem Jego boskości, a mirra jest wyrazem Jego człowieczeństwa. Nasz Bóg w Trójcy jedyny, Syn Boży, Bóg i człowiek. I ja, składający się z tego, co duchowe i z tego, co cielesne, mogę dziś położyć przed Bogiem moje życie i powiedzieć: Panie Jezu, oddaję Ci każdą kolejną chwilę. Oddaję Ci każdy kolejny mój oddech. Oddaję Ci chwilę, kiedy me serce bije i chwilę, kiedy się zatrzyma. Oddaję Ci dzisiaj nie tylko od święta, ale z powodu miłości moje życie. Powstańcie i podziękujmy Bogu za dar, którym jest Jezus. Ojcze, chcemy Ci podziękować i przynieść Ci dzisiaj nasze życie i powierzać je Tobie. Panie, widzisz, kto na tym miejscu potrzebuje wyznać swoje grzechy, kto na tym miejscu wyznaje Ci swoją miłość. Panie, widzisz na tym miejscu, kto wyznaje Ci swoją słabość. Wyznaję Ci, Panie, że idę za Tobą, a czasami brakuje mi siły. Wyznaję Ci, Panie, że kocham Cię i każda chwila, którą mógłbym Ciebie zasmucić, proszę Cię, oczyść me serce, moje myśli i moje motywy, aby wszystko, co czynię, podobało się Tobie. Uwolnij nas, Panie, od tego, co ziemskie i daj nam samym ofiarować Tobie. Jedyne, co możemy Ci dać, to nasza miłość, a i to posiadamy od Ciebie, z Twojej łaski. Dziękuję Ci dzisiaj, Ojcze, za każdego, kto przyszedł. Proszę Cię, aby na naszym zborze spoczęło błogosławieństwo Twojej obecności, abyśmy byli wonią Chrystusową, abyśmy Tobie ofiarowali to, co najcenniejsze. Błogosław dziś zebranych tutaj. Włóż w ich serca słowo Twoje i poprowadź do ich domów. Amen. I tak się kończy nasza dzisiejsza społeczność i ta opowieść. Jak wiecie, mędrcy przyszli jedną drogą przez pałac Heroda i przez różne przygody, ale Słowo Boże mówi, że wracali już zupełnie inną drogą. I tego Wam życzę, żeby nasze życie przez spotkanie z Jezusem poszło zupełnie inną drogą. Cieszę się, że nie muszę chodzić tą samą drogą, którą chodziłem, zanim Go poznałem. Ale wiem, że muszę uważać, abym nigdy więcej na nią nie wstąpił. Myślę, że mędrcy ruszyli w drogę z powrotem. Świat się z nich śmiał. Gdy ktoś potem w Persji spytał ich, co widzieli i gdzie byli, cóż mogli powiedzieć? Widzieliśmy stajenkę, stajnie
i maleńkiego człowieka, który nie miał nic, którego rodzice tam jakoś się o niego troszczyli. Ktoś by powiedział, warto było iść te 1500 kilometrów. Przyszli jedną drogą, wracali inną, ale kiedy szli z powrotem, już nie musieli patrzeć, czy świeci gwiazda. Ponieważ światło, którego szukali, już wtedy nie świeciło na niebie. Wtedy już świeciło w ich sercach. W jedną stronę idąc, poszukiwali światła wysoko w górze. W drugą stronę wracając, wiedzieli, że ten, który jest teraz w nich, jest większy niż wszystko, co w świecie jest. I takiego wam życzę powrotu do domu. Takiego życia i takiego zboru nam życzę, który nigdy nie wraca starą drogą, ale idzie nową drogą w Jezusie. Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Rádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.